Raz, raz, raz. Halleluja! Kochani, zatrzymajcie się! Jesteśmy i nazywamy się Kościół Mocy. I ja co piątek. I jesteśmy tutaj dla was. Jesteśmy z żywym Bogiem. Jesteśmy z Ewangelią. Kochani, nazywam się Damian Lorek. W 2015 roku poznałem żywego Boga. Poznałem Jezusa Chrystusa. Dlatego tutaj jestem, aby wam powiedzieć, że Jezus Chrystus jest żywy i że Jezus nie jest religią, że chrześcijaństwo nie jest religią. Chrześcijaństwo to jest relacja. I ja w 2015 roku, gdy spotkałem się prawdziwie z żywym Bogiem, z osobą, z Jezusem Chrystusem, to doświadczyłem miłości, doświadczyłem akceptacji i doświadczyłem życia. Kochani, Bóg tak umiłował świat, że zesłał swojego Syna, Jezusa Chrystusa, po to, aby każdy z was dziś, usłyszawszy te słowa, te poselstwa, uwierzy w Jezusa Chrystusa, nie zginie, ale będzie miał życie wieczne. Ja tego doświadczyłem, ja to przyjąłem i ja w to uwierzyłem. Dlatego tu dla was jesteśmy, dlatego dla was dziś jesteśmy, za darmo. Kochani, łaska! Łaska! Ja doświadczyłem łaski i dostałem łaskę. I dziś dla was jest łaska. Kochani, musicie narodzić się na nowo, aby wejść do nieba. Aby wejść do nieba. Ja, jako grzesznik, jako osoba, która szła prostą drogą do piekła, zawołałem do Jezusa. Zawołałem do Jezusa i On przyszedł i powiedział: Damian, ja Ciebie kocham. Damian, ja za Ciebie umarłem. Ja za Ciebie umarłem. Ja wziąłem każdy grzech, każdą patologię na siebie, na krzyżu Golgoty. A po trzech dniach zmartwychwstałem i ja żyję. I gdy Ty dziś przyjmiesz Jezusa, narodzisz się na nowo, zostaniesz wypełniony Duchem Świętym, tak jak ja i Jezus Chrystus. Dziś w tobie zamieszka, ale pytanie, czy ty uwierzysz to? Czy ty to przyjmiesz? Ale bowiem łaską zbawieni jesteście i to jest was, Boży to dar. Kochani, dziś stoisz przed decyzją. Dziś stoisz przed decyzją, co ty dziś wybierasz? Życie czy śmierć? Błogosławieństwo czy przekleństwo? To ty decydujesz. To ty decydujesz. Ale chcę ci powiedzieć, że Jezus Chrystus umarł za twoje grzechy. Że Jezus Chrystus wziął każdą chorobę, przekleństwo, pokonał śmierć. Wziął na siebie odrzucenie po to, abyś ty dziś został zaakceptowany. Ja tego doświadczyłem. Kochani, 8 lat byłem uzależniony od narkotyków. Robiłem złe rzeczy. Dużo by tu wymieniać, ale to nie o to chodzi. Ja dziś jestem po to, abyście uwierzyli w Jezusa Chrystusa. Abyście uwierzyli w zastępczą śmierć, która się wykonała. To On stał się ofiarą za was. Za was. Ale to wasza decyzja. To ty dziś musisz podjąć decyzję. Dlatego tu jestem. Dlatego tu jesteśmy. Jeżeli chorujesz i jesteś zniewolony czymkolwiek, masz depresję, jesteś w jakimś dołku, to tu podejdź. Położymy na siebie, na ciebie, nasze ręce. Bo ja, gdy zacząłem czytać Słowo Boże, Biblię, to wyczytałem werset, że ręce na chorych kłaść będziecie, a oni wyzdrowieją. Oni powstaną i będą żyć. Żadna choroba ich nie dotknie, bo Święty Duch, Duch samego Boga mieszka w nas. Jeżeli chcesz dziś przełomu, doświadczyć cudu, to przyjdź, podejdź. Pomodlimy się o Ciebie. Pomodlimy się o Ciebie za darmo. Halleluja. Amen.